że te badania są prawdziwe, że to, co uzyskaliśmy, jest jakimś pożądanym wynikiem. Jeżeli się okazuje, że ktoś jak się nazywa ten, co mówi? Że ktoś znajdzie do założenia, właśnie, to głupi facet. To często się okazuje, on teraz godzinę temu niecałą to mówił. Och, jak tak po szkole zawodowej, to chyba nic nie warty. Bo ten Laskowski, wiesz, to jest po szkole zawodowej. Ten, to jest w szpitalu psychiatrycznym. Kiedy okazało się, że właśnie badanie na Sobieskiego, wiesz, że on tam leży? Ale on już tam rok leży. Nie wiem, co mu się tam stało. Zdarza i staramy się, żeby wszystkie badania były potwierdzane. Ja to znam po trzech klasach szkoły podstawowej, ludzi bardzo wartościowych. Jedną rzeźniczkę znam, jest większe, że niczego, co wiem, bo wariatka to być nożem zaczęła latać po okolicy. Zdarza się też, że interpretacja danych wyników jest nieprawidłowa. On ostatnio osłabł, to znaczy, wiesz, ta łasiczka, bo on niewyraźnie mówi. Bezładnie, bez energii. I tak się zdarzyło z białkiem, które. No, lodówka jak w Warszawie, to tak. To do dupy. Słuchaj, no. Audycji, no. GMO jest alergenem. On nie ma dykcji, tak? Poszło to na cały świat. Tymczasem okazało się, że wykorzystywano gen białka orzecha ziemnego. Dlatego tak mówię. Kurwa! To białko z natury... jest alergenne. Potem. I białko orzecha ziemnego, to białko było alergenne. Ale ono takie jest z natury rzeczy. Nie dlatego, że zostało modyfikowane. Tak, że ten gen został wykorzystany do wprowadzenia do innej rośliny. Także no, mogą się zdarzać błędy. Po odpowiednim czasie można to weryfikować. Tu jeszcze przytoczę inną sprawę, mianowicie sprawdzanie wpływu roślin genetycznie modyfikowanych na środowisko. To jest proces długotrwały. To znaczy takie doświadczenia, w których chce się sprawdzić, czy roślina dobrze działa na inne rośliny, na wody, na gleby, na powietrze, prawda? Trwają. Ale to potem. Który by świadczył, że te rośliny w jakiś inny sposób niż nie GMO działają na środowisko. Panie profesor, przyniosła Pani ze sobą książkę. Cóż to za interesujące GMO w świetle najnowszych badań? Tak, to jest książka wydana. Potem będziesz z nią rozmawiać. Zaraz z Karla będziesz z nią rozmawiać. Także Wieśka, zaraz będziesz rozmawiała z tą wysoką. A ty wiesz, o której Jaśko poszedł spać? Oczywiście, jeżeli jest producent, który inwestuje w rozwój technologii i sprzedaje nasiona. No bo siedział przy komputerze cały czas. Jako ten debil siedzi, wiesz. No ale z drugiej strony mamy producentów, i ocenia, i oskarża. I oglądał pewnie swoje jakieś pozyskiwali innymi metodami. No i teraz wszelkie zmiany, czy opinie mogą godzić w jego interesy, albo mogą sprawić, że zarabia więcej. Wszystko oglądał, ile ma informacji do przeczytania, ekonomicznych, to przecież ja mówię, dawno nie pracujesz, gówno ciebie obchodzi, a to co na Ukrainie, a to co tu, a to co tam. I on tak mnie przeżywa jako ten plotkarz, bo musi wszystko wiedzieć, wiesz. No, ale trudno od nich. A jemu to nie potrzebne, ani to firma, ani to instytucja. Dobry albo zły, a tak trudno jest dobry albo zły. To są inne kwestie. To on szedł spać o 3:00, 4:00. To tak niby wiesz normalnie. Absolutnie zgadzam. Ale teraz to całkiem było po 7:00. Podać na temat tego, co to jest warte. I on o 12 miał iść do tego banku na te przelewy, bo przecież on pieniędzy nie ma, tylko mu na światło, na gaz przelewa, 5 zł mu dostanie. Wtedy, kiedy taki organizm wchodzi w proces. I właśnie, że ta 12, ja go budzę. No. Bardzo dużo zależy od tego, czy firma, która. Dlatego jak już żeśmy tak spali, no to przecież wiesz. Potrafi go spałyśmy. Czy też to, ale te telefony to są zabójcze przecież. Bo chyba tak trzeba powiedzieć. Czy to przynosi korzyść tylko firmie, czy to przynosi korzyść całemu społeczeństwu? I tu myślę, że te dyskusje to są właśnie kwestie polityczne. Jak bardzo to jest potrzebne, prawda? I jaka jest korzyść i dla kogo? W wyniku stosowania. To jak ona, ta Jakubowska, biega jak pod Spęcherzem, to co to za praca? Jak ona nie ma czasu.
patrząc wstecz, pojawiają się takie wymagania. No ma czas, ale wie co, no jak o 12 to nie za 10, no przepraszam bardzo. A poza tym jak ona leciała gdzieś, tak jak i ty, ma odbicia. Czasami. No to dobrze, jak nie ma, to ja poczekam 5 minut, a ona poleciała. Z programistami, którzy... No co ja miałem powiedzieć? No nic, nic, to jest jej wina i ona poszła. A ty potem już będziesz rozmawiać z tą F-ką, wiesz, z tą sztukłą. Ta F-ka też, kurwa, wariatka. No. Wyłączyła telefon. Tak? Być może, tak? No tak samo nóż. Ale że ona taka szczupła, to nie wiedziałam. Ona nie będzie wiedziała, co to jest. No. Tak, bardzo pyszna. Zawsze mów Elka, kochani, na mnie tak, żeby wiesz, było wiadome. Nie Ewka, nie ta, nie tamta, tylko Elżbieta mów, Bogdanowa. Ty się zdecyduj, jak ty chcesz. No tak, jak powiedziałeś przez telefon. Bardzo ładnie, no. I ten Janek chrapał, wiesz, on chrapie, to przecież czasem specjalnie trzeba go nagrać, żeby on wiedział, że on chrapie, bo przecież on nie chrapie wcale, wiesz. Nie, on nie chrapie, on sra. On tylko sra, sapie i capie. Także słuchaj, ta łasiczka to, on to głupi facet, wiesz, on kilka razy to już podparł mi, bo z tą taką dębowską rozmawiał muzykolożką, ale ona też jest z tej gazetki, że ona o tej operze tak, on mówi, dobrze, to już będę się teraz uczyć, może coś mi wyjdzie. A ona mówi, nie, jak się od dziecka nie śpiewało, mówi, moje dzieci za mną chodzą i nuczą. Jak się od dziecka nie śpiewało, to nic z tego nie wyjdzie. Pan się załamał. Taki tępy facet. To znaczy, że wyjdzie. To jest, wiesz, po rodzicach fach, prawda? No, albo taniec. No przecież jak już ktoś jest, szkoła średnia. No to już za późno, żeby tańczyć, wiesz? Ja ci coś powiem. Ja jako mała dziewczynka, to ja tańczyłam wieczór w której klasy od 5-6 w balecie. I ta baletnica powiedziała, o, będzie szymańska druba. Będzie to, ale to było, wiesz, już od przedszkola tam chodziły dzieci, dziewczynki, chodziło od przedszkola. Także ja pochodziłam 4 lata i przestałam chodzić. I ona potem do mnie dzwoniła, że wiesz, opierdzieliła mnie, że mnie nie było na próbach i że teraz to już, że to już teraz to niedobrze. I ja już potem przestałam chodzić na ten balet, wiesz. We wszystkich prawie tańcach zawsze, bo bardzo pięknie. To była przygoda życia. Ja uważam, że wystarczy, dziękuję. A do tych szkół to trzeba od przedszkola. Chociaż ja szpagaty sama robiłam i ona przed grupą chwaliła mnie, że proszę bardzo. Wyszka rady, mówi, jak ja w cyrku ruskim występowałam, to 7 sal robiłam, a wy co? Nic nie mówił. I tak krzyczała ruska Tamara Januszkowska. O, jak ona krzyczała. Jej mąż uczył baletu, jej syn, cała rodzina. Ona przyjechała z Rosji, ona tam założyła to ognisko baletowe. Z Piotrusiem na rękach, jak opowiadała. Problem mnie nie dotyczy, odkąd lekarz polecił mi pastelki do ssania od detuza. Przygoda życia, bo wiesz, garderoba było szycie ubrań, strojów do każdej tej. Ona reżyserowała, wymyślała tańce do muzyki na bieżąco. Super. Przyjdź do salonu Opla na premierę nowej Corsy, zaskakującej innowacjami klasy premium. Skorzystaj z jazdy próbnej i wygraj wakacje marzeń w konkursie Opla. Nowa Corsa, nowe. A czy ty kiedyś robiłeś, jakbyś się zajmowałeś elektroniką, czy czymś? Największy dealer samochodów Opel zaprasza do swoich salonów. Bo na przykład jak takie coś, ktoś elektronikiem jest, nie? No to jak zaczyna, powiedzmy, od zawodówki, to jest najlepiej. Bo to jest szkoła. No Jaśko tak kopci te pety, to nie moja gra. Jaśko tak kopci. To też, ale przede wszystkim dlatego, że rutina cała. I on jest strasznie głuchy, bo ja mu mówię, słuchaj. On tą bombą strasznie, że tu Mareczek to będzie leciał z tymi meblami wszystkimi przy wybuchu. Ja mówię, nawet może przy trzęsieniu ziemi. To z tymi meblami będzie leciał. Ja mówię, słuchaj,
Lepiej lecieć jak na racha zdychać dwa lata koleś, jako Leksy 9. Prawda? Chyba lepiej zginąć w wybuchu jądrowym, wodorowym, atomowym czy jakim, nagle, w 1/10 sekundy, niż wiesz. Byś się nawet nie zorientował. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Musisz zdychać z bólu. Okropne. Na raka ja mówię. Tok FM. A on jeszcze kopci te papierosy. 12.41. Filip Kakur, zapraszam. Nie będzie rozmowy z Kijowem, zapowiada przywódca donieckich separatystów Aleksander Zacharczenko. Zgodził się jedynie na negocjacje w sprawie wymiany jeńców i zapowiedział dalszą ofensywę do granic obwodu donieckiego. Trzeci z zamachowców z Paryża, Mehdi Koulibaly, który zastrzelił policjantka i wstrzymał czterech zakładników w sklepie z koszerną żywnością, pochowany niedaleko francuskiej stolicy, podała agencja EFE. Władze Mali, skąd pochodził mężczyzna, odmówiły pochówku. Koulibaly został pochowany anonimowo na jednym z największych cmentarzy wokół stolicy. 78% ankietowanych deklaruje zaufanie do Bronisława Komorowskiego. Prezydent znów znalazł się na czele sondażu przygotowanego przez CBOS. Drugie miejsce zajmuje Ewa Kopacz. Największą nieufność wzbudzają Janusz Palikot, Janusz Korwin-Mikke i Jarosław Kaczyński. Robert Kubica, jadący z pilotem Maciejem Szczepaniakiem, najszybszy na 5. odcinku specjalnym rajdu Monte Carlo. W klasyfikacji generalnej Polak, mimo tego sukcesu na razie daleko, jest 24. Prowadzi mistrz globu Francuz Sebastian Loeb. Rajd potrwa do niedzieli. Zrobimy jej kawę. W ciągu dnia mieszkańcy zachodniej części kraju mogą liczyć na nieco słońca. Mieszkańcy całej Polski mogą spodziewać się przelotnych opadów śniegu i śniegu z deszczem. Od zera na Podlasiu i Podhalu, przez plus 2 stopnie w centrum, do 3 na wybrzeżu, Śląsku i w Małopolsce. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Programu Raport Gospodarczy jest Mazda, producent Subaru Mazda CX-5. Raport Gospodarczy. 18 minut do 13. Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry, zapraszam na raport gospodarczy. Pierwsza informacja. Ja jej wcale widziałam ją raz w Ferze Hoovera. Właśnie dziś. Nie podobna do siebie, nie. Bo jest taką czarną włosą dziewczyną, jakby, tak dobrze pamiętam. No tak jakoś dziwnie była ubrana. W ogóle nie podobna. Został ustawiony pod budżetem właśnie dzisiaj, tak informuje Kancelaria Pana Prezydenta. Przypomnę, zgodnie z ustawą deficyt w tym roku nie powinien przekroczyć 46 miliardów 80 milionów złotych. Na ten rok to 3,4% inflacja, deficyt sektora finansowego. A jak ja siedzę w dymie, ja muszę odbierać okno, to ja jestem skazana na śmierć. To główne założenie. I dlatego to jest, na rok, no, to jest wielki, wiesz, minus u tego Jaśka. No niestety, się, kiedy Europejski Bank jak ludzie mieszkają, jeden za drugim, ale dlatego są te pety kopci, żeby to wyliczało. No, tak. Dla Europy, no i też pewnie warto zobaczyć dzisiaj, jak już... Ale ty swoje, bo ty masz tego downa i ty musisz swoje.